celu tego obiektu. No właśnie. Jaki jest ten cel tego obiektu? W ogóle teraz... A, nie rozumiem, co to jest. Uśredniony koszt wytwarzania energii. O tym się dowie organizator aukcji. I nie będziemy tego zdradzać konkurencji. A na pewno panu również. Aż proszę tego rachunku, jeżeli nakładnie zaszczycie. To są informacje poufne i informacje ja poufne. Ale bardzo proszę, ale też mnie nie ważne. Możecie kontynuować. Ja bardzo przepraszam. Zostało tutaj stwierdzone NCOE, tak? Ja bym bardzo chciała wiedzieć, co to jest takiego. To, co o czym pan teraz mówił. NCOE? Tak. To uśredniony koszt. LCOE, Elevated Cost of Electricity. Uśredniony koszt w okresie eksploatacji tego obiektu. I teraz... Czyli on też dotyczy... Tak. I teraz się pisze w dokumentach. Nakłady inwestycyjne 350 milionów. Słomy 220 tysięcy ton rocznie. Produkcja w jednym z dokumentów jest 31 MW. Czas wykorzystania mocy zainstalowanej 0,92. Mnożymy przez 8768 i otrzymujemy, że koszt wytwarzania energii wynosi 390 zł za megawatt godzinę. Ile na